70-letni pacjent, palacz od 30 lat, zgłosił się do lekarza z palcami, które wyglądają tak, i powiedział, że 2 tygodnie temu było jeszcze wszystko w porządku. U takiego pacjenta robi się arteriogram, który wygląda prawidłowo tak, to znaczy wstrzykuje się środek kontrastowy do tętnic i robi się zdjęcie rentgenowskie. Tutaj od strony kciuka jest łuk głęboki, deep, od strony małego palca jest łuk powierzchowny, superficial. A u tego pacjenta wyglądało to tak. Mamy tutaj konkretnie, jak to wyglądało w czasie rzeczywistym. To znaczy, jeszcze raz. O, widzicie, tutaj jest takie znaczne zwężenie. Łuku głębokiego tutaj nie ma prawie w ogóle. Tak samo w łuku powierzchownego. Znaczne zwężenie na pewno można stwierdzić tutaj w tym miejscu i dlatego palca skończyło się to niestety źle. Także pacjent został zakwalifikowany do zrobienia mu wycięcia tej części i dania bypassu. Bypass to jest zrobienie takiego pomostu. Tutaj mamy tętnicę, tutaj mamy dalej tętnicę, po środku jest zwężenie i wykonuje się taki pomost, żeby krew sobie płynęła obok. Można jeszcze od razu coś takiego wyciąć, co jest tutaj w środku, bez sensu. Niektórzy to robią. Niestety u tego pacjenta także zakończyło się to równocześnie amputacją tego palca, no bo był martwy, więc zaraz miałby jakieś powikłania infekcyjne i skończyło się do niego w sumie też dosyć źle, bo w 10. dniu pooperacyjnym w zakresie tego pomostu, który był tutaj, też zrobił się zakrzep. Także niestety nie zawsze daje się każdego wyleczyć i warto jest też nie palić szlugów przez 30 lat.